Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania na zakup dwóch aparatów cyfrowych RTG i cyfrowego mammografu dla szpitala w Kępnie. Kwota dofinansowania, które pochodzi z rezerwy budżetowej, to blisko 3 miliony złotych. O dofinansowanie przez wiele miesięcy zabiegała poseł Parlamentu Europejskiego Angelika Możdanowska. Premier w poniedziałek podpisał złożony przez powiat kępiński wniosek. Inwestycja była niezwykle wyczekiwana, bo sprzęt, na którym do tej pory pracował szpital, jest już mocno wyeksploatowany. Gonimy troszkę obowiązujące standardy w medycynie w tym zakresie. I z wielką radością ogłaszam, że zostało rozstrzygnięte postępowanie na dostawę dwóch cyfrowych aparatów rentgenowskich dla naszego szpitala, na także cyfrowy mammograf oraz dostosowanie, adaptację całej pracowni rentgenowskiej. Nowy sprzęt będzie już w szpitalu w grudniu. Rzecz, która, tak jak mówiłam, powinna być standardem w szpitalach. Sprzęt ten pozwoli nam także na korzystanie z usług teleradiologii. Nasz szpital ma własnego lekarza radiologa, natomiast potrzeby są w tym zakresie ogromne, zwłaszcza z tego powodu, że mamy także tomograf własny, więc tutaj będziemy mogli w końcu skorzystać też z tych usług. Radio Sud. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.